Dzień dobry, panie Przemku. Dzień dobry, panie Kamil. Jakże cudownie się z panem spotkać w naszym podcaście. W Gdyni Gra Muzyka. Realizujemy ten podcast dla państwa. Dzięki Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego w Gdyni, Przemek Diakowski i Kamil Wicik. Dzisiaj Przemku do rana moglibyśmy rozmawiać o Saks klubie, czyli, czyli miejscu, które stworzyłeś przed laty, a które stało się miejscem kultowym na mapie Polski, jeśli chodzi o jazz. Nie bójmy się tych słów. Ja się nie boję tych <laughs> słów, tylko że to nie ja byłem pomysłodawcą Saks klubu, tylko to był Muzyk, znakomity saksofonista Maciej Sikała i aktor teatru dramatycznego. O bardzo podobnie brzmiącym nazwisku? Maciej Sykała. Tak, czyli panowie Sikała i Sykała rzeczywiście zainaugurowali istnienie, funkcjonowanie sax w Gdyni. Odbył się koncert, który się cieszył bardzo dużą popularnością i sympatią. Tylko, że ci panowie już się tym nie zajmowali i powstała taka luka, która trwała około pół roku, aż dyrektor ówczesny teatru dramatycznego na ulicy Bema w Gdyni tak sobie przypomniał, że to był taki koncert i że dobrze by było go kontynuować. I istotnie wtedy się Zwrócono do mnie, żeby takie koncerty organizować, jako że ja miałem dobre kontakty z muzykami. I istotnie tak się stało, i te koncerty, które się odbywały w Cyganerii, zostały przeniesione do Teatru Dramatycznego w Gdyni przy ulicy Bema. Mhm. To się odbywało w fuaje teatru. Był bar, który cieszył się oczywiście ogromną popularnością, nie tylko przez muzyków. I po przedstawieniach teatralnych się odbywały koncerty, które stały się właściwie już stałymi koncertami. Było bardzo duże poparcie ze strony. Pani Cegielski. Usta... Która bywała przecież pani prezydent, pani prezydent. Ale wraz z panią prezydent pojawiał się też dzisiejszy prezydent, gdy pan Wojciech Szczurek. Tak. Pojawiał się wówczas y, y, kierownik Wydziału Kultury, szef Wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik, który tę funkcję pełnił w sumie 29 lat. Dzisiaj zasiada w y, Pomorskiej Fundacji Filmowej. Zatem to wsparcie władz miasta Przemku miałeś ogromne. Ogromne, Tak, istotnie. I te koncerty się zaczydały już wówczas, co tygodniowe były, czyli cztery dobre koncerty, z, powiedzmy w dobrej obsadzie. Ja pamiętam pierwsze plakaty, które byśmy ręcznie pisali i, i roznosili wśród zaprzyjaźnionych sklepów na Świętojańskiej. o te plakaty właśnie przez nas robione, pokazywały się w mieście. Potem już były te plakaty drukowane i tak dalej, i tak dalej. To się ogromnie rozwinęło jako taką właśnie wizytówkę między innymi Gdyni. O koncertach powiedzmy, bo oczywiście tak jak w Cyganerii, ale na większą skalę zapraszałeś swoich przyjaciół, którzy przyjeżdżali. To też jest ważne moim zdaniem i trzeba to zaakcentować. Przyjeżdżali często Wybitni przedstawiciele polskiego jazzu, ale sami sekcja była tutejsza, lokalna. Tak, i właśnie taką pamiętam sytuację, że był wiadomo: Zbyszek Namysłowski, to no wspaniały saksofonista i w ogóle kompozytor, i niechętnie się zgodził przyjechać, że będzie grał z muzykami, których nie zna. I Leszek Morzdzier, dzisiaj no już to powiedzmy król sceny nie tylko jazzowej. I nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. No mój serdeczny przyjaciel, nie ukrywam. Ja zaproponowałem właśnie sekcję rytmiczną do Zbyszka Namysłowskiego, że będzie tutaj miejscowa sekcja. Zbyszek kręcił nosem, że ich nie zna. No ale mieli próbę w sali prób w teatrze. Ja podsłuchiwałem tę próbę, i Zbyszek wyszedł na, na przerwę, i pokazał mi kciuk do góry, że jest, wszystko jest znakomicie. I pamiętam tych muzyków, którzy wówczas grali ze Zbyszkiem, to był między innymi Leszek Morzer, był jeszcze Jacek Olter, taki wspaniały perkusista. Z miłością związany. Związany z zespołem Miłość. No i tak się to wszystko potoczyło. Tak, ale to trzeba zaakcentować również to, że to wydarzenie było kamieniem milowym w karierze Leszka Możdżera, o czym on wspomina także na kartach naszej książki, na kartach Saks klubu pana Diakowskiego, gdzie podkreśla Twoją rolę w jego rozwoju, że gdyby nie to spotkanie. To wówczas pewnie dużo trudniej byłoby mu się przebić, ponieważ ze Zbigniewem Namysłowskim zaczął odwiedzać największe sceny i w Polsce, i w Europie. I dzięki temu został zauważony także przez innych muzyków. Tak, ale Leszek Morger jest miłym, skromnym człowiekiem. Mimo, że jest artystą no, przewybitym, jeśli no, w mojej opinii. Ja się cieszę jego przyjaźnią. Zresztą, co mi nie tylko imponuje i jest prawdą, ale Leszek może przy swoim talencie przeogromnym by sobie dał radę. To rzeczywiście przyspieszyło jego karierę, bo Wyszek Namysłowski wówczas był takim jednym z liderów polskiego jazzu, bo zaczęli wspólnie grywać. Oni od razu pojechali na jakiś festiwal. I tak dalej, i tak dalej. Tylko Leszek jest skromny, a ja uważam, że skala jego talentu, jego pracowitość bo talent to nie wszystko jeszcze. Liczy się ponoć pracowitość. Leszek jest skromny, ale przykład idzie z góry, z góry od Przemka Diakowskiego, bo Przemek Diakowski proszę państwa jest arcy skromnym człowiekiem, a znamy się Przemku nie od wczoraj, więc wiem co mówię. Proszę nie zaprzeczać. Nie zaprzeczam, ale nie tak utalentowany niestety no jak Leszek Możdżer. Myślę, że tak utalentowanych w ogóle artystów ludzi jak, jak, jak Leszek Morzher to to jest niewielu i nie ma co się tutaj Przemku porównywać. Natomiast tak, te koncerty oczywiście cieszyły się dużym zainteresowaniem Gdynian i w ogóle trójmieszczan, jazz fanów, do tego stopnia, że brakowało miejsc często na konkretne spotkania, czyż nie? No tak, ale pewne rzeczy też mają swój koniec. I... To zanim o końcu Przemku, to tak, jeszcze jedno, jedno tak, tak. zagadnienie, bo trzeba przypomnieć, tak. że Sax Club. Był także klubem festiwalowym Gdynia Summer Jazz Days i tam się odbywały też rzeczy wyjątkowe, choćby przypomnę Ci pojedynek na solówki Macieja Sikały wspominanego i dżolowano. No tak, to jest też taka rzecz, że promocja muzyków polskich jest bardzo kiepska, mówię jeśli chodzi o światowy, jakby światowy kręg i fanów muzyki i samych muzyków. Pamiętam, że przyprowadziłem po koncercie podczas Gdynia Summer Jazz Days, który był w pewnym okresie najlepszym festiwalem w Polsce, festiwalem jazzowym oczywiście, jaki sobie można wyobrazić tylko, że po koncercie w Teatrze Muzycznym, te koncerty miały miejsce, muzycy szli właśnie do, niedaleko do, do Teatru Biejskiego na jam session, i ja pamiętam, że przyprowadziłem Joe Lovano, to jest taki saksofonista najwyższy półki światowej. On chwilkę postał przy barze, posłał mój ten gentleman, który jest na scenie, a to był właśnie Maciej Sikała. He knows everything about Stan Getz. I wie wszystko o, no, o no, twórczości no, Stan Getza, innego boga stara. saksofonu. <laughs> ale przypomnij, jakiego drinka zamawiał żalowano. No, jakąś chyba wudeczność. Tam zdaje się, że to była wódka z wódką podobno. Chyba tak. <laughs> I, i, I zdaje się, że, że bardzo sobie upodobał. Bardzo. Giollovano, Gio potężne chłopisko i wspaniały muzyk, ale to mu by się bardzo spodobała taka kombinacja. Mm -hmm. Mówiliśmy Przemku o tym, że władze miasta się chętnie pojawiały w Saksklubie, i dzięki miastu i wsparciu Gdyni Saksklub mógł istnieć, to trzeba na pewno podkreślić. Ale, jak wiadomo, wszystko dobre też się kończy. Co takiego się stało, że, że Saksklub przestał działać? No Myślę, że już taka była. Jakby przesyd, może dyrekcji, dyrekcja teatru się zmieniła, to foyer, które było powiedzmy do dyspozycji saks klubu, no już przestało pełnić funkcję właściwą, mhm. no i trzeba było poszukać innego miejsca. Już wiadomo, że była niechęć do... Być może popularność saks klubu miała wpływ na to, <śmiech> Paradoksalnie. <śmiech> Paradoksalnie, że ówczesna dyrekcja teatru, której nie będziemy wymieniać, że przestała pełnić tę funkcję, mm -hmm. która yy, pełniła do tej pory. No i zaczęły się trochę kłopoty. Szukaliście miejsca. miejsca. Tym miejscem kolejnym było ucho, fantastyczne i jakże nam przyjazne wszystkim, ale ucho jest miejscem jednak zbyt dużym na kameralne koncerty jazzowe. Chyba o to chodziło, jak dobrze. Pamiętam. Między innymi tak. To znaczy ucho, te koncerty jazzowe też wspaniałe się odbywały i odbywają No tak, w ucho. ale, ale saks klub w tej formie się tam nie przyjął. No nie bardzo, bo koncerty jazzowe były. Saks klubu również, ale jakby tam pełniła rolę trochę inna muzyka. Mm -hmm. Rokowa, mocniejsza. Tak, mocniejsza muzyka rokowa. To jest duże miejsce mieści się dość sporo słuchaczy, których z kolei w teatrze na Bema. Już tyle osób nie mogło się zmieścić. Tam jest duża scena, świetnie wyposażona, doskonali fachowcy, jeśli chodzi o nagłośnienie, to wszystko jest, oświetlenie, tak zwana rampa, wszystko działa doskonale, tylko że już tam dżezu jest trochę mniej. Dlatego, proszę Państwa, Saks Klub, działający przez wiele lat w teatrze miejskim w Gdyni, przeszedł do legendy, jest takim. Miejscem kultowym, a Przemka Jakowskiego do dzisiaj często ocenia się, czy też tytułuje jako szefa gdyńskiego seks klubu. No dziękuję, że taki mam tytuł, nie wiedziałem. No, no ten... nie żartuj sobie, no, przecież... No, no, trochę, no, no słuchaj. Troszkę mnie tu pod włos bierzesz, Przemku. No trochę tak. Troszkę pod włos. Jeszcze na koniec, Przemku, jeden akcent związany z Saxklubem, to właśnie w tym miejscu e, swój początek miał słynny już na całą Polskę przegląd, który odbywał się rokrocznie w maju, prawda? Przegląd zespołów jazzowych i bluesowych, gdzie laureatami e, zostawali wspaniali, e, znani i państwu i nam, nasi to pewnością przyjaciele, tacy jak Joanna Kniter, Dominik Bukowski, Maciej Miecznikowski, no tutaj Sławek Jaskółkę mógłbym tutaj długo jeszcze wymieniać. Tak, istotnie ten przegląd, jak mówił naczelny Paweł Brodowski, naczelny miesięcznika Jazz Forum, że to jest najdłuższy tytuł, bo to się nazywa przegląd młodych zespołów jazzowych i bluesowych, Właśnie sax klubu. No oby się wrócono do tradycji, bo przez pandemię to się nie odbywało. Ja wierzę w to, że te koncerty młodych zespołów jazzowych i bluesowych, które rzeczywiście przyniosły, jeśli chodzi o laureatów, do no ogromnych zasób tych muzyków młodych jest, bo rzeczywiście w Polsce jest niebywały Poziom i ilość muzyków grających jazz są uczelnie, które kształcą tych muzyków. Ja no, od czasu do czasu jeszcze grywam koncerty i wiem, że wszędzie, gdzie się gra, jest pełno publiczności. W Gdyni także. Dlaczego? Bo w Gdyni I gra, gra muzyka. muzyka. Przemku, dziękuję Ci bardzo za ten sezon Twoich opowieści, których ja słuchałem z zapartym tchem. Mam nadzieję, że i Państwu. To, o czym Przemek opowiadał, sprawiło ogromną przyjemność. Jestem pewien, że tak było. Dziękujemy bardzo Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego w Gdyni za życzliwość Bo i za zaproszenie. W Gdyni gra muzyka. muzyka. Przemek Diakowski, Kamil Wicik. Kłaniamy się Państwu i dziękujemy uprzejmie za e, możliwość spotkania tutaj, właśnie z Państwem.